ten zewita nas rzeźbami postaci z bajek Andersena, który się tutaj urodził, a to bajkopisarz we własnej osobie. W tym domku, w rodzinie szewca i praczki, przyszedł na świat w 1805 roku Jan Christian Andersen. Domki w dzielnicy Odenzy, w której urodził się bajkopisarz. Tutaj mieści się Muzeum Biograficzne Pisarza, biblioteka i archiwum, a także ekspozycja dotycząca życia i twórczości pisarza, składająca się m.in. z jego osobistych rzeczy. W centrum Odenzy znajduje się katedra świętego Kanuta, króla Danii, który został zamordowany w 1086 roku w leżącym nieopodal kościele świętego Albana. Katedra jest pięknym przykładem architektury gotyckiej na terenie Danii. Jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia katedry jest pozłacany ołtarz główny z 1525 roku. Składa się z trzech części, ma 5 metrów wysokości i jest wypełniony 300 starannie wyrzeźbionymi, pozłacanymi figurami. W katedrze pochowani są królowie Danii Jan Oldenburg i Christian II oraz ich małżonki. Budynek ratusza wybudowany w 1880 roku w miejsce starego ratusza, który stał tu przez 400 lat. W głębi kościół świętego Albana. Współczesna rzeźba przed ratuszem. Odenzy jest jednym z najstarszych miast duńskich. W 1988 roku obchodziło 1000. rocznicę powstania. Obecnie liczy około 160 tysięcy mieszkańców. Pomnik świętego Kanuta, patrona Danii. Ogrody Jana Christiana Andersena w sąsiedztwie katedry. Budynek dawnej szkoły dla ubogich, a naprzeciw niej jeszcze jedna rzeźba bajkopisarza.